Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pamiętaj, w najbliższych wyborach, gdziekolwiek na jakimkolwiek kontynencie nie jesteś, środowiskowych komunistów trzeba wywalić na pysk. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie zawsze są zdemonetyzowane. No to już chyba nie ma co się zastanawiać. To, że ktokolwiek jeszcze myśli, że niebezpieczeństwo ze zmiany środowiska za 50 czy za 100 lat jest gorsze niż zmiana na dzień dzisiejszy czy za 5 lat, no to naprawdę jest środowiskowym kretynem. To już nie ma dwóch zdań. Cała ta polityka środowiskowa wpychana do Ameryki, do Europy przez ostatnie 20-30 lat, no to jest jedno wielkie, kompletne fiasko. W Kalifornii teraz wykombinowali, że samochody na benzynę mają być zlikwidowane do 2035 roku, czyli w sumie za 13 lat. No ale są obliczenia, że rzeczy, które są potrzebne do wyprodukowania tych samochodów, no to miedź jest potrzebna, trzeba by było wydobywać przez około 100 lat. Porównując to, co do tej pory się wydobywało, ten lit, najróżniejsze metale oksydyczne i tak dalej, i tak dalej. No to większość tych rzeczy trzeba wydobywać przez 2, 3, 4, nawet 50 czy 100 razy dłużej niż te 13 lat, gdzie wszyscy się przymierzają, żeby wszyscy jeździli tymi elektrycznymi samochodami. No to jest kompletny idiotyzm. Ci kretyni chyba sobie w ogóle nie zdają sprawy, ile energii jest w tonie węgla, czy ile energii jest w tonie ropy naftowej. I oni naprawdę sobie wyobrażają, że ta energia to jest tak łatwo składowana, utrzymywana, ładowana i rozładowywana. Kompletnie nie mają pojęcia, co to są ampery, wolty, waty, dżule, kalorie. Większość tych ludzi no po prostu ma jakąś taką mrzonkę i naprawdę myśli, że to coś może się stać. No ale gorsza sprawa jest to, że za ochronę tego środowiska, czy pilnowanie tego środowiska wzięły się banki. Wzięły się po prostu banki, wzięły się parlamenty, wzięły się kongresy, no i w zasadzie zmuszają wolny rynek komunizują wolny rynek, komunizują system bankowości. Federalna Rezerwa, Bank Angielski, Europejski Centralny Bank, oni wszyscy ci zieloni komuniści poszli tam, no i w zasadzie terroryzują cały 6 czy 7 miliardów ludzi na świecie. Oni chcą, żeby ta ziemska globalna temperatura nie wzrastała i ileś tam parę tych stopni. No, problem jest problem. Nawet nie jest taki duży problem. Jak cały ten lud by się rozpuścił, no to nawet jeżeli by poziom się podniósł o 5 czy 10 metrów, no to można poświęcić pół kilometra czy kilometr nabrzeża w każdym kraju, no i to tyle. To przez następne 10 czy 20 czy 50 lat ludzie po prostu nie będą tam więcej budowali. Następne pokolenie będzie się przesuwało bliżej do lądu. No, Obama, Clintony, te wszystkie czerwone świnie, no to gdzie oni mają te swoje posiadłości? Oni mają posiadłości z widokiem na ocean, z widokiem na morze, z widokiem na jakieś rzeki. Im to nie przeszkadza. Latają bydlaki samolotami do Europy na te spotkania środowiskowe prywatnymi i w ogóle się nie przejmują. Kto dostaje w tyłek? No dostają w tyłek ludzie. W Anglii jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Tam dziesiątki tysięcy ludzi, piekarni będzie się zamykało.
Ogólnie rzecz biorąc, wygląda na to, że 100 tysięcy biznesów w Anglii się zamknie ze względu na to, że jest taka cena energii. Energii po prostu ludzie nie wytrzymują. 100 tysięcy firm, które mniej więcej mają około milion nie dolarów, funtów dochodu. Także to są spore sprawy. Jak był kryzys 2008-2010, no to 65 tysięcy zbankrutowało i po prostu się poskładało. No ale piekarnie się zamykają, te sławy te rybka z frytkami, ta angielska, no to też strasznie dużo tych miejsc się zamyka, bo to jest coraz droższe. Ludzie nie chcą kupować, no, a ci właściciele muszą kupić te surowe ryby, upiec to. Także czynsz się podwyższa, energia się podwyższa, no wszystko się podwyższa. Co jest winne? No co jest przyczyną? Przyczyną jest to, że energia po prostu drożeje coraz bardziej. No i większość tych bankrupcji, no to właśnie będzie przez te wszystkie brytyjskie kompanie będą się zamykały, dlatego że tam ceny są podnoszone i tam wzrost ceny jest po prostu natychmiastowy. Kilkaset procent, 2, 3, 4 razy więcej mają płacić. No i bardzo często to te kompanie energetyczne wymagają, żeby kompanii biznes zapłacił jakiś depozyt do przodu, dlatego że chcą, żeby było zapłacone, przedpłacone, żeby później jak zużyją, żeby nie robili bankrupcji, żeby kompanie energetyczne nie traciły. W Niemczech to jeszcze gorzej jest. No, cała ta strefa europejska, to największa ekonomia w sumie. 3/4 z takich średnich i małych przedsiębiorstw, no to twierdzą, że no, są przygniecione przez te ceny energii. Jedna dziesiąta, no to twierdzi, no, że w zasadzie nie przetrwają. Twierdzą, że całe te biznesy będą musiały się złożyć. No i to w sumie jest tak optymistycznie. Inne badania pokazują, że 33%, 1/3 tych małych przedsiębiorstw mówi, że w zasadzie jest możliwość, że będą musieli się zamknąć. No i co się będzie działo, jak pozamykają piekarnie, te różne restauracje i tak dalej, no ludzie będą tracili pracę, podatki nie będą płacone, no i to na wszystkie strony po prostu to jest tragedia. Te rządy europejskie, no to oni nie są ślepi, no ale są po prostu debilami. Są debilami, dlatego że stworzyli cały ten jeden wielki problem. Pozamykali na przykład w Niemczech te wydobywanie węgla, uzależnili się od Niemiec, w Polsce jest uzależnili się od Rosji, w Polsce ci sami debile po prostu zamykali te wszystkie kopalnie. No i teraz cena węgla jest, no chrust w Polsce proponują, no w Niemczech nie proponowali jeszcze zbierania chrustu, myślę, w Ameryce też chyba nie będą proponowali zbierania chrustu, no ale później jak rząd reaguje, no rząd reaguje w ten sposób, że jeżeli węgiel jest drogi, no to będzie subsydiowanie. No tak, jak będzie subsydiowanie, no to są miliardy, setki miliardów funtów, dolarów, złotówek będą w zasadzie dokładane do tej energii, do ceny tej energii. No jeżeli węgiel jest importowany z Chin czy z Ukrainy, no to polski podatnik czy niemiecki podatnik będzie po prostu dopłacał do najróżniejszych biznesów światowych, ale nie będzie popierał własnego rynku. No to jest idiotyzm, tak? Te subsydiowanie, podatkowanie. Do tego będzie od groma pożyczania, no i te rządy będą pożyczały. No i znowu to jest opodatkowanie tych ludzi, którzy i tak ledwie zipią.
Także to jest jedna wielka tragedia. Do tego trzeba dodać stabilność finansową. Stabilność finansową, banki i te wszystkie inne firmy finansowe, oni też mogą być spaleni, dlatego że te tsunami cenowe, które nadchodzi, rozwala bardzo dużo przedsiębiorstw, dużo biznesów. I jeżeli są bankrupcje, to banki i rządy nie dostają podatków, banki nie dostają odsetek, banki nie są spłacane. To jest normalna rzecz, którą każdy normalny człowiek rozumie, ale wygląda na to, że nie dociera do tych ludzi, którzy zarządzają. Nie dociera do tych ludzi w ministerstwach, w parlamentach, w sejmach, w kongresach i tak dalej. Rząd zawsze drukuje więcej pieniędzy, rząd zawsze dodaje do tego więcej forsy na rynek, no ale co się dzieje? No znowu inflacja jest galopująca, recesja jest galopująca. Teraz do tego jeszcze dochodzi to, że oprocentowanie przez lata było zerowe albo negatywne. To nie pomaga. To nie pomaga żadnemu narodowi, żadnemu krajowi. Biznes ogólnie rzecz biorąc w Ameryce Dow Jones, to spadł po tym, jak ogólnie rzecz biorąc jak Biden przyszedł, to wszystko spadło. Dow Jones spadł około 20% w styczniu, kiedy Trump ustąpił, do dnia dzisiejszego to Dow Jones jest 20% niżej. Także Biden, komunista, zabrał Amerykanom 1/5 ich oszczędności, bo były tam już, były te oszczędności. Teraz Dow Jones skacze, ale jest dużo mniej niż to było. Gamonie oskarżają Putina, gamonie oskarżają wojnę, ale niestety inflacja i ceny energii rosły już od stycznia 2020 roku, kiedy Biden przyszedł i pierwszego dnia powiedział, że likwiduje rurociąg z północy na południe Ameryki. Tam straciło około 10 tysięcy ludzi, tak bezpośrednio, pośrednio to 40-50 tysięcy. Te wszystkie hotele, restauracje, bary, miejsca kanapkowe i tak dalej, ciężarówki, nie ciężarówki. To od tego się zaczęło. Putin to dopiero wszedł na Ukrainę, to teraz wszyscy mają wybuchówkę. Sterroryzowali cały świat tą paniką i COVID. Także to wszystko jest stan wyjątkowy, emergency. Napychają ludzi tym strachem, ale to prędzej czy później pęknie. Prędzej czy później pęknie to straszenie tymi 2-3 stopniami Celsjusza, 2-5-10 metrami lodu. Lodu zabraknie na tych biegunach, żeby to wszystko się podniosło. Nigdy się to nie stopi do zera, a rozpłynie się po całym świecie. I tak jak powiedziałem, w Ameryce teraz w wielu nadmorskich miejscowościach nikt się nie wyprowadza, nowe domy, co budują, to po prostu budują na palach, dokładają 3-4 metry pali, budują wszystko na górze, także jak będzie jakieś zalewy, powodzie i tak dalej, raz na rok czy raz na 5 lat, to tam na dole nic nie ma, za 50 lat po prostu będą chyba dopływali sobie łódkami, jeżeli się stanie tak, jak te debile straszą, ale nie stanie się, nic się nie stanie tak, jak to ma być. Tragedia, skąd się wzięła? Z tego idiotyzmu zielonej ekonomii. Ta zielona ekonomia to ma sens na jakąś taką małą skalę. W Ameryce 3%
samochodów są elektryczne, tak, że 3, 5, może 10% jeszcze wytrzyma. Tam ludzie, którzy mają domy, gdzie mają gdzie podłączyć. W miastach, to w zasadzie nie da rady naładować samochodów, no bo zabraknie miejsc na ulicach, zabraknie tych kabli, żeby ten prąd, który jest wymagany do ładowania, nie ma infrastruktury, nie ma jak tego zrobić, a debile po prostu pchają. To jest jakieś irracjonalne zachowanie, ta wyeliminowanie węgla, wyeliminowanie też energii nuklearnej, to jest po prostu samobójcze dla wszystkich. Cały ten system energetyczny, to jakiś zrobili tak wyjątkowo niewydajny, niewydolny, że system się załamał. Ruscy eksportują 10% czy tam 8% na cały świat. Fakt jest faktem, że Niemcy to chyba brali 40% swojego gazu właśnie z Rosji. Ale to naprawdę trzeba by było być debilem i oni się troszeczkę nauczyli, oni się troszeczkę zmienią, cała ta recesja w Europie wszystkich jakoś nauczy. W Ameryce teraz od tych wyborów za parę tygodni, 8 listopada, to też jest nadzieja, że normalni dojdą do rządu, do władzy, do decydowania na całym świecie. W całym świecie normalni ludzie muszą wziąć po prostu, przejąć władzę w swoje ręce, bo to już wystarczy tego komunistycznego idiotyzmu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Komuniści po prostu gdziekolwiek pójdą, to jest smród, brud i ubóstwo. W Jackson, w Mississippi wody zabrakło, bo tam właśnie demokraci, komuniści rządzili. Na Saharze piasku brakuje. Teraz w Kalifornii zabraniają używania samochodów na benzynę, ale proszą ludzi, żeby centralną klimatyzację trzymali dużo, dużo na wyższym poziomie niż każdy jest w stanie wytrzymać. Proszą, żeby ludzie nie ładowali samochodów elektrycznych przed godziną 4. Najlepszy numer w Kalifornii to był taki, że firma energetyczna, która tam dawała ludziom termostaty i dawała im jakieś zniżki, nie zniżki, po prostu centralnie ustawiła tam temperaturę na jakieś tam 32 stopnie termostatu, kiedy ludzie starają się trzymać mniej więcej 24-25 Celsjusza. To jest ten tak zwany wielki brat, tak? Oddać władzę firmom energetycznym, oddać władzę rządowi, rząd tam pozwalał im, żeby wprowadzali te regulacje. Także głosujcie na normalnych, głosujcie w Ameryce na normalnych, w Polsce, gdziekolwiek jesteście. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Mam nadzieję, że dostajecie w dupę będziecie chyba głosowali na normalnych. Głosujcie na konserwatystów, głosujcie na republikanów w listopadzie 2022. Zdrowia dla normalnych.